Nie spodziewałam się, że będzie 11:08. Jak czułam, jak w tym pierwszym właśnie starcie strasznie wiało. Chyba ten drugi bieg był troszeczkę lepszy, bo nie wiało. -1,2. No to i tak jest dużo, ale widać, że z dziewczynami radzimy sobie nawet w takie warunki. Fajnie się biegało, super atmosfera, chociaż pogoda nie dopisała, ale no super, super zawody, ja się bardzo cieszę. To jest dobry prognostyk przed Budapesztem, bo mamy teraz bardzo dużo dni treningowych, mogę odpocząć, wreszcie się troszeczkę zrelaksować. No i co? No i lecimy dalej. Niestety na to nie mamy wpływu, jak na tartan, na pogodę, na wszystko wokół nas, tylko mamy wpływ na to tak naprawdę, co pokażemy i jak się zaprezentujemy, więc próbowałam jak najlepiej się zaprezentować, żeby to po prostu no, obronić mój złoty medal i bardzo się cieszę, że mi się udało, chociaż Christy bardzo naciskała, tam czułam ją z tyłu i dziewczyny to samo, więc fajnie, ja się bardzo cieszę, skleimy super sztafetę. Jest co biegać, jest co robić, więc myślę, że niebawem to pokażę. Tutaj troszeczkę dowalimy treningiem, będzie cięższa siłka, pewnie będzie więcej odcinków, dłuższe odcinki, no bo trzeba podbudować, trzeba zrobić pewnie tlen od nowa, trzeba zrobić szybkość od nowa, chociaż jak widać jej nie brakuje. Więc no trochę przyciśniemy treningu, ale nie za mocno, bo ja myślę, że trenka już ma tutaj ułożone w głowie, jak to ma wyglądać wszystko, no i będzie petarda, no. Miejmy nadzieję, że w Paryżu będzie wszystko super. Ja będę miała 27 lat, to jest podobno jakiś prime dla sprinterki, więc wszystko będzie tak naprawdę podporządkowane pod to, no bo jeszcze na pewno będzie Los Angeles, ale no to już będę troszeczkę starsza, więc to już chyba się nie wyciśnie wszystkiego z siebie. Ale jest naprawdę motywacja. Te pierwsze zejście poniżej 11 sekund to jest taki kop i ja myślę, że ten kop nas poniesie.